W Radzie Powiatu Dębickiego reprezentuje okręg łączony numer 2. Jest to okręg, który składa się z gminy Brzostek i z gminy Jodłowej. W trakcie mijającej kadencji udało się zrealizować wiele ciekawych inwestycji. Jedną z większych z nich jest budowa, przebudowa i remont drogi powiatowej przez Wolę Brzostecką, Kamienicę Górną, Bączałkę i Smarżową wraz z remontem mostu. Jest to budowa chodnika od Brzostku przez całe na wsi Brzosteckie włącznie. Budowa chodnika na ulicy Słonecznej wraz z rozbudową i poszerzeniem drogi. Jest to budowa dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych. Jeden w Brzostku na ulicy Mysłowskiego, drugie przejście w Opaciące. Oraz jeszcze jeżeli chodzi o gminę Brzostek, mamy dwa projekty, które się rozpoczynają na koniec tej kadencji. Będą to projekty przechodzące. Jest to budowa drogi w siedliskach Bogusz i Smarżowej w kierunku obydwu Grudnych wraz z gruntową przebudową dwóch mostów i odcinkową budową chodników oraz budowa chodnika w Opaciące. Jeżeli chodzi o kwestie gminy Jodłowej, tam udało się nam wymienić ostatni drewniany most na terenie naszego okręgu, na ten współczesny już, oraz zbudować 6 odcinków chodników o łącznej długości prawie 4 km, jak i stworzyć dwa bezpieczne przejścia dla pieszych. Nie zapominajmy również o obwodzie drogowo-mostowym w Brzostku, gdzie udało się nam poczynić następujące inwestycje. Wybudowaliśmy wiatę na sprzęt, którym dysponuje obwód. Zakupiliśmy dodatkowy sprzęt do utrzymania dróg. Zakupiliśmy samochody. Wyremontowaliśmy budynek administracyjno-socjalny. Dzięki temu umożliwiliśmy i poprawiliśmy warunki funkcjonowania tego obwodu. A ci ludzie, którzy pracują w tym obwodzie, dbają o nasze bezpieczeństwo na naszych drogach. Tu należy wymienić w pierwszej kolejności budowę zespołu szkół specjalnych. Jest to jedna z naszych największych budów i wydarzeń, które miały miejsce w trakcie minionej kadencji. Można powiedzieć, że to taka nasza perełka w oku. Jest to duża, nowoczesna szkoła dedykowana dla potrzeb osób, które mają szczególne wymagania. W końcu uczniowie mogą się uczyć we właściwych i dobrych warunkach. Budynek spełnia wszelkie współczesne standardy. Co niemniej jednak ja bym chciał wymienić i powiedzieć o pewnych kilku inwestycjach, które stanowią jednolitą całość. Rozpoczynają się na koniec tej kadencji i będą trwały podczas przyszłej kadencji. Mówimy tutaj o inwestycjach w dębickim szpitalu. Jest to modernizacja, gruntowna przebudowa traktu porodowego, jest to gruntowna przebudowa, unowocześnienie oddziału OIOM-u, wymiana rezonansu, no i budowa nowego bloku operacyjnego dla potrzeb oddziału okulistycznego. To są duże sumarycznie inwestycje na prawie 18 milionów złotych, więc będzie to znacząca poprawa jakości usług medycznych świadczonych w naszym dębickim szpitalu. Kadencję oceniam jako bardzo efektywną. Udało się nam zrobić naprawdę wiele inwestycji. Widać to po budżecie w stosunku ile udało się go zwiększyć do tego budżetu, którego otrzymywaliśmy na początku kadencji. To są duże efekty, to jest szkoła specjalna, to jest bardzo wiele dróg, chodników i innych tego typu inwestycji. Ta kadencja miała swoje takie specyficzne wyzwania, które wynikały z epidemii pierwszej COVID-19. A następnie wybuchu wojny na Ukrainie. Te dwa elementy, te dwa wydarzenia, na które nie mieliśmy żadnego wpływu, zdecydowanie utrudniły nam funkcjonowanie w trakcie tej kadencji. Udało się nam pomimo tych trudności przepracować tą kadencję i dobrze ją zakończyć. Jeżeli chodzi o kwestię mojej samodzielnej oceny, pozwolę ją zostawić sobie wyborcom w najbliższych wyborach.